Co się stało? A co? Ty wcześniej skończyłeś, tak? No. Długo czekałeś? Tak. Ile czekałeś? Tu minec, 3 minutes? No tak. Jesteś taki duży jak ja prawie, no popatrzcie. No. Przecież jeszcze taki malutki niedawno byłeś, a już, kurczę, no tobie chyba z 5 cm brakuje, mnie przerośniesz. Tak. Chyba za dużo ci daje jeść. Nie. W domu, my już wewnątrz i stąd będziemy nagrywać resztę filmu, bo na zewnątrz strasznie wieje, jest taki południowy, mega silny wiatr. Ale jest bardzo, bardzo zimny. Może nie jest jakiś mega silny, bo tak jakieś 60 km na godzinę, ale jest mega, mega zimny. Także nie da się tam długo wytrzymać na zewnątrz. Jest niby 11 stopni dzisiaj, ja nie czuć tego w ogóle. To jak zawsze Kacperek wita się ze swoim najlepszym przyjacielem. Czyli teraz go nie widzicie, widzicie tam kawałek tego najlepszego przyjaciela, o teraz widzicie całego. I zawsze tak było. Zawsze odkąd go mamy, od 7 lat jest z nami i od 7 lat jest zawsze to samo. Powrót do domu i pierwsze co, przywitanie z kotem, ale kotu damy już teraz spać, bo widzę, że nie ma ochoty wstawać, więc niepokojmy jego słodkiego snu. Dzisiaj znowu będzie taki z deczka przegadany vlog, ale chciałem dzisiaj troszkę powiedzieć o szkolnictwie w Szkocji. Troszkę właśnie o moim synu Kacperku, troszkę poopowiadać, troszkę o jego autyzmie i po prostu zaspoilerować wam to, co będzie się działo w następnych odcinkach, bo będzie bardzo ciekawie. Także zachęcam do pozostania jeszcze parę minut. Jest dopiero wyzwanie. 60 parę kilo na moich plecach, no. Może odwrotnie, może powinniśmy się zamienić. Teraz ja zejdę, a ty, ja będę skakał na twoje plecy, okay. Co? Dawaj. Nie, no żartowałem. No, czekaj. Kochani, szanowni państwo, mówiąc, że dzisiaj pogadam trochę o szkolnictwie i autyzmie, to nie chodziło mi o to, żeby jakieś tutaj przedługie wykłady robić, bo zauważyłem, że wiele z moich filmów jest takich, no, przegadanych, a nie każdy lubi taki format. I ja też zauważyłem, że ja chyba zbyt dużo mówię, że czasem można by coś prościej, w skrócie powiedzieć. Dlatego postaram się, że tak powiem, mniej owijać w bawełnę, a mówić konkretniejsze rzeczy. Dzisiaj, ale dlatego ten vlog powstaje, jeszcze powiem dlaczego powstaje, bo tak jak mówiłem tam dwa czy tam trzy filmy wcześniej, kanał przeszedł rebranding, no teraz nazywa się Łysy na emigracji, widzicie dlaczego. I na tym vlogu właśnie mówię o takim codziennym życiu na emigracji, o podróżach i o autyzmie. Właśnie o tym autyzmie przez ostatni rok czasu nie było mówione, bo szczerze mówiąc nie sądziłem, że ten temat będzie interesował kogoś, ale okazuje się, że interesuje, że te filmy, które nagrywałem o autyzmie na podstawie historii autyzmu mojego syna, to te filmy się dobrze klikały i tam było mnóstwo komentarzy. Dziękuję wam bardzo, dziękuję wam serdecznie za to. Dlatego już po rebrandingu ten autyzm też tutaj będzie się pojawiał. Także to będzie taka codzienność polskiego emigranta w Szkocji, wychowującego autystycznego syna i podróżującego po świecie. Tak by można streścić. Dzisiaj tylko tak parę słów o szkolnictwie na podstawie tego, co dzisiaj dowiedzieliśmy się, bo byliśmy dzisiaj na zebraniu syna w szkole. Mamy takie zebrania. Te zebrania nie są jakby regularne, one są po prostu organizowane przez dyrekcję szkoły raz na pół roku zawsze, czyli takie podsumowanie jednego semestru. A oprócz tego jeszcze jak jest jakaś potrzeba, to po prostu zadzwonią do nas i mówią nam, czy byśmy mogli przyjść na ten i na ten dzień. No i dzisiaj się pochwalili właśnie wynikami Kacpra w nauce. Kacper? Kacper, ok? Nie przeklinaj, bo ja rozmawiam. No właśnie, w domu pokazuje swoje pazurki i bardzo mu się podobają angielskie przekleństwa i naprawdę ciężko, bardzo ciężko go tego oduczyć, chociaż zwracamy na to uwagę cały czas, ale ciężko, ciężko jest, no ale myślę, że nam się w końcu uda. No ja bym tam, jakby nie było go w domu, to bym przymknął oko i powiedział, że jest nastolatek, więc może mu się to zdarzać, ale lepiej, żeby mu się nie zdarzało. No mieliśmy to zebranie, takie podsumowanie półroczne, kochani, i tam no podzielili nam się z nami wynikami w nauce, postępami. Kacperek? Ja rozmawiam tutaj z ludźmi na YouTube. O, dobra. No to nie mów vulgar words. No i pochwalili się jego wynikami, jakie osiągają, jakie Kacper osiągnął i po prostu te wyniki są lepsze niż się spodziewali zarówno nauczyciele, jak i my. Kacpra mocna strona to jest język angielski i matematyka.
No ja myślę, że generalnie każde dziecko, nawet zdrowe dziecko, w cudzysłowie zdrowe, nie? Każde dziecko ma mocne i słabe strony i żadne dziecko nie jest najlepsze we wszystkim, ale tutaj mówimy o dziecku ze spektrum autyzmu. Angielski to jest jego mocna strona i matematyka to jest jego mocna strona i to jest ciekawe, tym się muszę pochwalić, bo to naprawdę bardzo mnie ucieszyło, jak usłyszałem, że język angielski jest najlepszy, jest jeden z najlepszych w klasie, łącznie z dziećmi zdrowymi. To znaczy, to nie jest tak, że jest jednym z najlepszych wśród dzieci z zaburzeniami jakimiś, z problemami edukacyjnymi, tylko jest jednym z najlepszych w klasie, jeśli chodzi o język angielski, biorąc też pod uwagę dzieci całkowicie zdrowe. No, cieszę się, ja się bardzo cieszę, bo język angielski mu się przyda, niezależnie gdzie w przyszłości będziemy mieszkać. Natomiast matematyka, podobnie jak i z językiem angielskim, tylko że nie we wszystkich sferach, bo na przykład są takie zadania do wykonania, że z treści trzeba wyodrębnić, jest jakaś treść tam, że nie wiem, że Ala spotkała się z Maćkiem, Maciek spotkał się z Alą i mieli tam, nie wiem, 20 funtów, wydali 15, reszty im tyle zostało, za resztę jeszcze to kupili, jeszcze im tyle zostało i tak dalej. Jak jest taka treść i z tej treści trzeba ułożyć działanie, to z tym ma problem. Natomiast obliczanie nawet dużych liczb bez kalkulatora, jako jedyna osoba w klasie, to muszę przyznać, to jest jedyną osobą w klasie, która bez kalkulatora nawet sumuje duże liczby, a nawet mnoży duże liczby. No ale tak podobno działa umysł autystyka, do dzisiaj nie wiem, jak się poprawnie mówi, dziecka autystycznego. Tak często umysł dziecka autystycznego funkcjonuje, więc nie jest dla mnie to jakieś, powiedzmy, zaskoczenie. No, także bardzo się cieszę i jeszcze będę o edukacji i szkolnictwie nagrywać dłuższe filmy, bo wiem, że będzie zainteresowanie, bo będą ludzie, którzy będą chcieli posłuchać, jak to wygląda w Szkocji, ale dzisiaj chciałem tylko wspomnieć tyle, że my jesteśmy więcej niż zadowoleni z tej szkoły, do której tu Kacper chodzi. Oni idą nam bardzo na rękę, robią praktycznie wszystko, co my mówimy. Na przykład dzisiaj poprosiliśmy ich, czy mogliby go nauczyć wiązania butań. No tak, no 15-latek nie umie jeszcze wiązać butów, ale podkreślam, jest to dziecko ze spektrum autyzmu. Podobno Einstein do końca życia nie umiał sobie wiązać sznurówek, tak na marginesie. I zapominał imienia swojej córki, a był Einsteinem, czyli geniuszem. Nie mówię, że mój syn jest geniuszem, chociaż chciałbym, bo dla każdego rodzica jego dziecko jest geniuszem. Co do tego ja nie mam wątpliwości i pewnie Państwo też. No, także nauczą go wiązania sznurówek, bo to jest z racji tam jakichś zaburzeń sensorycznych i motorycznych. On tam ma problemy z wiązaniem sznurówek i poprosiliśmy tylko w szkole, oni powiedzieli, że nie ma sprawy. I tak jest po prostu z każdą rzeczą. O cokolwiek poprosimy ich, oni to robią bez zastanowienia. Nawet nie mówią, że musimy skonsultować, zastanowić. Po prostu mówią, że to zrobią i to robią. No tak przynajmniej ta szkoła funkcjonuje, do której nasz syn chodzi. Przeprosiliśmy im, bo my staramy się podróżować jak najczęściej to możliwe. Podróżujemy również w roku szkolnym. Po prostu zabieramy Kacpra ze szkoły nieraz i podróżujemy. Spytaliśmy się, czy to nie ma żadnego problemu, że opuszcza dużo dni w szkole. Oni powiedzieli, że w żadnym wypadku, żebyśmy nawet nie wygłupiali się zadając takie pytania. Oni mówią, że oni zawsze widzą, że Kacper po podróżach jest jeszcze bardziej zadowolony, jeszcze bardziej otwarty, chętnie opowiada o swoich podróżach w szkole, dzieli się swoimi przeżyciami. Także moi drodzy, no jednym słowem powiedzieli nam, że możemy go zabierać ze szkoły, kiedy chcemy i kiedy chcemy podróżować. Także to jest świetna wiadomość, bo jeszcze bardziej możemy realizować naszą pasję, czyli podróże z autystykiem, mógłbym tak powiedzieć. Robić to, co lubimy, tak? Robić to, co lubimy, odwiedzać świat. I przy okazji mówię jakby, bo ludzie, niektórzy oglądający mnie, ludzie lubią łapać mnie za słowo, to z góry mówię tak. Kacper lubi podróżować i postaram się, żeby on się wypowiedział kiedyś w filmie na ten temat. Jest nieśmiały, swój potencjał pokazuje wśród rodziców, czyli nas, no, czyli osób, przy których czuje się najbardziej bezpiecznie. Natomiast osoby, które nie zna i w szkole, no to nie pokazuje zbytnio swojego potencjału, ale może mi się uda go rozkręcić, żeby kiedyś nagrał taki film, gdzie on dłużej się wypowiada.
I moi drodzy, i na dzisiaj by było tyle o szkolnictwie i autyzmie. I jeszcze jakby na końcówce tego filmu chciałem zaspoilerować to, co będzie w następnych odcinkach. Następne 2, 3, a może 4 odcinki to będą odcinki z magicznego miejsca, naprawdę z niesamowitego miejsca w Szkocji, uznanego za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, a przez niektóre gazety, takie dla podróżników, jakieś tam travel, newspaper, no jakieś tam podróżnicze gazety, podróżnicze czasopisma, czy nawet podróżnicze portale, uznali to miejsce za najpiękniejsze na całym świecie, za najbardziej magiczne na całym świecie. Jest to miejsce, do którego naprawdę dość ciężko się jest dostać, więc my tam będziemy z samego rana jechać, tak wyjedziemy, nie wiem, o 3 czy na 4 nad ranem, żeby tam dojechać. I zrobimy stamtąd fajny reportaż. Oczywiście nie jedziemy tam do żadnych hoteli, nie jedziemy tam na żadne zorganizowane wycieczki, jedziemy na własną rękę, będziemy po prostu po tym miejscu błądzić, przemieszczać się, robić zdjęcia, kręcić filmy. I myślę, że to będzie wspaniały film. Postaram się, żeby był wspaniały, bo na polskim YouTubie jeszcze nikt z tego miejsca filmu nie zrobił, przynajmniej ja nie spotkałem się, żeby ktokolwiek z tego miejsca zrobił film na polskim YouTubie. Nie będę na razie mówić, co to za miejsce. Zobaczycie, to jest niespodzianka i podkreślam, my podróżujemy z autystykiem, odkąd skończył 11 miesiąc życia, czyli już 14 lat podróżujemy z autystykiem. Nie zawsze było prosto, było bardzo ciężko, naprawdę bardzo ciężko. Rodzice dzieci z zaburzeniami autystycznymi wiedzą, jak potrafi być ciężko w podróżach z dziećmi autystycznymi, które bywają agresywne, nie słuchają, są zamknięte we własnym świecie. Natomiast teraz już jest super, teraz już jest wspaniałym kompanem podróży, w pełni cieszy się każdą podróżą. My również się cieszymy, że on się cieszy, bo spełniamy w trójkę naszą pasję, także jesteśmy z tego powodu, uważam, szczęśliwi. Zapraszam Was na te filmy i zapraszam Was na kolejne filmy. Ja się kłaniam, Łysy na emigracji pozdrawia, czyli Marcin. I do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.